Cześć, witam Was na nowym kanale YouTube Niebo na Dłoni. Chciałoby się powiedzieć niebo na wyciągnięcie dłoni. Dlaczego? Ponieważ niebo zawsze było człowiekowi bliskie. Od niepamiętnych czasów kierował w jego stronę swój wzrok. W zachwycie, zdumieniu, czasem przerażeniu obserwował gwiazdy, planety, słońce, księżyc, komety. I choć na początku nie potrafił nazwać tego, na co patrzy, czuł, że jest częścią większej całości. Jak wielkiej? Do dziś nie ma precyzyjnych odpowiedzi. I choć są nowe teorie, nowe fakty, nasza wiedza na temat nieba nieustannie się zmienia. O co pytamy na początku swojej przygody z astronomią? Chyba o samą astronomię. Czym jest? O tym właśnie dziś. O astronomii można by w nieskończoność, ale zacznijmy od początku. Astronomia od greckich słów astron, gwiazda, i nomos, prawo. Termin oznaczający dosłownie prawa gwiazd lub kulturę gwiazd, w zależności, co wolicie. Astronomia jest jedną z najstarszych nauk. Kultury prehistoryczne pozostawiły astronomiczne artefakty, takie jak piramidy egipskie bądź też Stonehenge. Cywilizacje takie jak Babilończycy, Chińczycy, Grecy, Majowie czy też Hindusi prowadzili metodyczne obserwacje nocnego nieba. Jednakże dopiero wynalezienie teleskopu sprawiło, że astronomia stała się nowoczesną nauką. W naszych czasach astronomia dzieli się na tę teoretyczną i obserwacyjną. Właściwie jedna bez drugiej nie mogłaby istnieć. Są od siebie zależne. Teoretycy przewidują istnienie obiektów i zjawisk, które do tej pory nie były znane. Najczęściej to jednak astronomowie, obserwatorzy rejestrują nowe obiekty i zjawiska, a rolą teoretyków jest wyjaśnienie ich natury. Już wielki polski astronom, kto wie, czy nie największy na świecie, Mikołaj Kopernik, odkrył nie tylko to, że astronomia jest ważna, odkrył również, że jest piękna, mówiąc: a cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne. I tak stoimy pod tym niebem, z niebem na dłoni, zapraszając już za 2 tygodnie.